Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Posterunkowy Hitman. Jest z nami dzisiaj kolejny członek teamu niebieskich, członek naszych tutaj pomocników, adminów, czyli Yogi. Siema. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że jest leniem, dlatego przyszedł nam pokazać, że nie jest leniem. Będzie dzisiaj z nami patrolował to całe eurotrackowe środowisko. Ale najpierw ja sobie wsiądę do autka, no nie, żeby nie było, że na dworze siedzę. Jak ty masz? A, dobra. Taki ci numer dali. Dobra. A230, A240 do centrali. Centrala zgłasza się. Jakie tam macie dla nas dzisiaj zadania? Gdzie mamy patrolować konkretnie? Dziś patrolujecie drogę główną Poznań-Oslo. Okej, przyjąłem, zrozumiałem, na razie. Przyjąłem, zrozumiałem, dobry jestem, no nie polegaj. No to już ci, Bartusiu, mówię, Bartusiu i Jogusiu, gdzie my dzisiaj jedziemy. No. Dostaliśmy zlecenie, żeby pojechać na Oslo. Na Oslo? Na Oslo. Boże. Na Oslo, dokładnie mamy jechać na garaż, oczywiście, na garaż. Na kolejny posterunek i do tamtąd patrolować teren. I sobie chyba pojedziemy, tak jak nam mapa każe, na Berlin, tak mi się wydaje, chyba że się puścimy Szczecinem, bo na tych lądówkach... Nie, no mi tutaj puszcza Berlin, Rostock, to tak sobie polecimy. No dobra, Rostock, no to tak sobie polecimy, 1194 km. I tak to będzie wyglądało na dzisiejszy dzień. Ja jadę pierwszy, ty jedziesz drugi i się nie pierdzielimy, tak? Wspieraczki się wyłączały? No nie wiem, mi się też one włączały. Witam, witam. Rozpoczynamy odcinek z wiesz jakiej serii. Dobra, to ja wam nie przeszkadzam. Światełka zapal, żeby nie było dymów. On miał ze mną nagrywać dzisiaj. No to nieźle. I sobie przepatrolujemy ten nasz teren. Może w końcu kogoś dorwiemy. Przydałoby się, bo jednak, no, powiem wam, dzisiaj już jest inna godzina, więc no prędzej powinniśmy kogoś złapać niż nie. Bo jest dzień. Co z tego, że 17.54, ale większe prawdopodobieństwo jest, że kogoś oczywiście łapniemy na gorącym uczynku i będzie na pewno mniej tych troli. I podeślemy takiego delikwenta pod wymiar sprawiedliwości. Ty, Jogi, jedziesz na długich? Nie. Dobra, trzeba trochę dać gazu, bo trochę trasy mamy, a... Powiedzmy, że na przykład właśnie w tym momencie jakiś troll nam ucieka. Tylko też bez przesady, żeby zdążył wyhamować, no nie? 9D 120. Koku. Ma to moc, chłopie, powiem ci. Ja zaraz znowu... benzynka, a nie diesel, tam jest mniej koni gość. No i brameczki nas czekają, no nie? No 120 miało być. Co 120? No mówię 120, a ja jadę z tubą i cię doganiam. No bo odzwolniłem, no. To się zdecyduj. No, już nie będę cały czas leciał 120. O, dobra, wjeżdżamy na wiadukcie, tylko nie w tą stronę, niestety. Niestety! Jak ją nosi tą Skodę? Bez kitu. Ale redukcję. No bo kto normalnie wchodzi stówką zakręt taki. Bo ja tego nie odczuwam na Skodzie. Tylko nie dawaj mi długimi po tym pomasce, bo będzie trochę lipo. Dobra. Ale mnie denerwuje, bo ja mam ten głos z tego. A ja mam skodzinę fajnie. O, na długich. Kolega na długich. I mnie to denerwuje, jak mi ktoś jedzie na długich, naprawdę. Ja zawsze mylę. Ty, bo ja jadę dla ciężarówek, co ja odwalam. Jezus. Ty hamuj, bo tu są te, no nie? To wiem, na pula hamulce dość. O, i już sobie mamy jakichś tutaj delikwentów, panów. To pojedziemy sobie chwilkę do nich. No chwilkę sobie pojedziemy. I policja wkracza do Eurotracka. Nie ma. Tym wszystkim trollom mówimy stanowcze: nichuja! O. Tak wam powiem. A ten co z tym mingaczem? Olewam ci hopę za garażem. No ja wiem, że cię tak nosi trochę. Cię majta tam jak szmatą po stole. Dzięki.
Ej, ile to pali ta Skoda? Ja wiem, że ona dużo pali. Ja już mam prawie trzy Dobra, czwarte spalone. gościu Zostało. się obsrał, a nie będę udawał trolla, no nie? Taka eskorta ty sprzeduje z tyłu. No, skort. Trzeba nam za to płacić. Wziąłeś go? Czy głupa lepisz? Waham się. Wahasz się jeszcze, nie dajesz rady tą Skodą. No boję się, bo już mam po prostu coraz mniej. Ja tylko widzę, jak te kreski spierdzielają. Niestety policja dużo tankuje, dlatego to wszystko idzie z tych, z pieniędzy podatników. Tankuje, No nic ale... się nie dzieje, no jak ja bym jechał ciężarówką, to już bym miał z 90%. A taki bonusowy odcinek to będzie z lądówki śmierci, jak tam pojedziemy. To będzie... Nabijamy ze statystyk, jeżeli chodzi o banowania na naszych odcinkach. Ty też zwracaj uwagi na Niki, jakbyś mógł, jak będzie jakiś obraźliwy czy co. A? No. Typu fuck you? Put typu you? Na przykład fuck you. Coś tu jest za czysto, stary. Bo ja nie mogę pisać na tej, bo ja na klawiaturze gram, wiesz o tym? No ja wiem, ja wiem. Czysto! A co ty sądzisz ogólnie o tej serii? Bardzo fajnie. Ma ona jakąś przyszłość? Tak, tylko... fajnie jakbyś chłopie miał Adma i wtedy to możesz furor No teraz... tak, to wtedy szło z automatu, wiesz, ale to się... to nie jest problem, no dwa no. Kliknięcia i... Ja wiem, że dwa kliknięcia, ale to nie jest problem, wiesz, ja też mogę tego się bawić, bo ja ogólnie nie lubię trolli. Lubię pomagać adminom, I bo oni mi dobrze. Też kiedyś pomogli, dlatego no... Bardzo dobrze. No. Jestem na tak. To dobrze, to się cieszę. Patrz, jak wszyscy kulturalnie jadą. No nie mogę, no nie mogę, no. Tak się nie robi. Chociażby ktoś pod prąd mógł pojechać. Coś czuję, że dzisiaj w Rostoku będą dymy. A co ty dzisiaj w Rostoku robisz? No będziemy Aha, jechać. No tak. Dobra. Jaki ty. Jak ty wczorajszy chyba jesteś? Jak ja dzisiejszy? Zgadnij, o której poszedłem spać. No pewnie. No przecież ja poszedłem, ja siedziałem do 6 rano. A ja o 5. No nie, bo cię nie było na tym spiku. No na TS-ie, no ale siedziałem, bo już się No jaki ty zbutował. Jesteś lamer, mogłeś wbijać. No że się zbutował. No bo powiedziałem, że idę nagrać pierwszy odcinek. No to ile miałem czekać? Aż nagram? Siedziałem godzinę, a cię nie było. No, dupa. To elo powiedziałem. I znowu w noc. Nie, wczoraj w dzień patrolowałem. Dobra. Noc była w nocy, a dzień był w dzień, a teraz no. W nocy. O Jezus. I od razu chcieliśmy napomknąć, że jest ta rekrutacja do For Logistic otwarta, zapraszamy do firmy. Dokładnie. I tak samo jest jeszcze rekrutacja na pomocników, tak jak teraz jest Yogi ze mną, tak samo może być jeszcze ktoś ze mną i patrolować, tak. Im więcej będzie ludzi normalnych, którzy próbują, no, coś skórać, tym będzie lepiej. Ja nie szukam debili ze Skodami, którzy się jadą pozabijać, tylko szukam ludzi, którzy naprawdę będą pomagali. Tak jak to robię ja czy Jogi właśnie w tym momencie. A ja tu jeb w tą... No. tego CPN-a. Ej, a tego... Coś miał mój... Będzie więcej hopie na patrolach ludzi niż w firmie. No, coś tak czuję. Firmę patrolową zrobić. Nie mam klaksonu na tym. Ja mam tak ciemno, czy ty mi po prostu tak po oczach dajesz, że ja nie widzę tam, co się dzieje? O, no i teraz widzę, no. Jak ty na długich, stary, jedziesz? Nie, no teraz długie włączyłem. No i teraz to mi się od razu lepiej jedzie. Ale ciemno. O kur...
Jakiś gościu za nami będzie nas brał. O, bardzo jest możliwość dostania pierwszego bana. Mógłby w nas uderzyć, przydałoby się. A to nie środkiem ten, co żeśmy go przedtem wyprzedzali? Zabójca planów 5. Ale razi gościu zdać te światło. Ej, no stary, nic nie widzę. No teraz już zgasiłem, no. Ty, no nic się nie dzieje. Lipne tereny nam dają, ja się czuję jakbym, nie wiem, na skrzyżowaniu bym, jakbym stał, bym więcej nałapał niż tutaj. Na lądówkę mogli nas puścić gościu. No, na lądówkę by mogli. A ty co? Tu taki gościu jedzie. Nie chce jedzie. No, może coś będzie odwalał. No dobra, zjechał, lipo. Może rypnie za chwilę w jakiegoś drugiego gościa, specjalnie. O Jezus. Ja się podziwiam, stary, tą skalę na klawiaturze, to już bym dawno siedział w dupie. Ty uważaj, jak są łączenia drogi, bo cię może wysypać, no, i to... No ja wiem. No, trzeba hamować wszystko. Ja pierniczę, przepraszam. Muszę chyba na przycisk sobie zrobić, co? Gdzie na przycisk? Nie denerwuj, no. Aż potem będziesz gadał i będziesz zapominał o przycisku. No ale teraz hyrla mnie. Tu w prawo. Wiem. Zrozumiałeś, kolego? Co zrozumiałem? No pyta, nie słyszę, bo ja mam za cicho, więc ja mam to przyciszone, bo ja mam to V8 w tej skodzie. O proszę, wejdzie banik chyba. Blokowanko? Patrz, co ta skoda robi. Widzę właśnie. I'm recording. You have bad. Police Euro Truck Simulator 2. Merkan, you have ban for blocking. Zablokował ich rąbany. Patrz. Wydupił we mnie. Zajechał ci specjalnie? No. O, idzie Skoda, jedzie Skoda, uwaga. A mówiłem, że będą tebie? Leżysz? Nie no, gdzie to nie ja. Gość... Ten się wylogował, zablokowanie. Dobra, przynajmniej wiemy, że mamy dwóch. Czekaj, bo nie można ich tam zostawić tak z tyłu, nic im się już dalej nie dzieje, dobra. No to jadziem za tymi. Jest pierwsza zadyma normalnie. Patrz. Troll w skodzie. Aha. No to nieźle. Gościu się chyba przeliczył z tego, jak siły za na nim, zamiary. Za, nim. Za kim? No za tym typem. Za tym? Nie, no gdzie. Ten to se jedzie, no, ale to on, ten go nie wydupił, on se jedzie spokojnie po prostu. Tamten po prostu się przeliczył i no, chyba za szybko. Mi na czepę. A to jacyś tutaj kumple, to oni po prostu blokowani byli, dlatego. Skoda za nami leci. Prawdopodobnie. Co ty gołodosz? Nie, to ciężarówka jakaś. No jak zawsze dostaję. Widzieli zresztą, że ja w pierwszym odcinku dostałem mandat za prędkość. No. Mnie to nie dotyczy, gościu. No i trasa na Rostock. Oczywiście trole się pojawiły, niestety. Ty ile ja paliwa już spaliłem? To będzie zatankować. No właśnie chciałem to powiedzieć. O! Kto tam tak zapyla? Zarówą, pa, jak idzie.
ciężarówką tak leci? Dyżurka. Ty pani odpowiadają. Wóz A230 do centrali. Centrala zgłasza się. Wóz A240 uległ wypadkowi. Przyjęłam. Jaka sytuacja? Jest w garażu, za niedługo dojedzie do mnie. Czekaj na niego i kontynuujcie patrol. Rozumiem. Ruszaj, mandolinę, już zgłosiłem cię do centrali, już masz wylot z firmy, hopy normalnie. Już nie jesteś w niebieskich kondomach. Trzeba było jeździć, a nie ssać lachę. Ja wolałem ssać lach. Na porcie na ciebie czekam, Balaś. Chodź, bo już 23 minuty odcinka, to ludzie zgłupiają tutaj. No już dojeżdżam. No dojeżdżam. Z Rostoku chyba. No. Wyjeżdżasz. No na autostradę wbiłem. No to super. Łoko ściu pod prąd jechał. No ty, baburze! No jadę. No ciekawe gdzie. A to ty? No patrz, normalnie. Gdzie my jedziemy? Do Trelleborga. Nie, do płyniemy w sumie. Do Trelleborg. No dobra. Leje u mnie. No i mamy przerąbane, bo tutaj zazwyczaj troli nie ma, więc to już będzie pewnie spokój. Z tymi światłami to tak rażą. Jedziesz? Jadę, jadę. Nic się nie dzieje, no. Jezus, ja już pół baku nie mam. No, no, jest tak za. I mówmy sobie na przyszłość, jak ma ktoś zamiar wyprzedzać. No. Bo bym ci zostawił margines. A nie jechał przy pasie. No ja jechałem środkowym. No ja jechałem prawym i to jeszcze przy tym, żeś mnie pyknął. No ja na pewno nie zjechałem na twój pas. A ci podeślę ci nagranie. Dobra. Stawiłem 110 i chuj. Czyściutko, jak ładniutko. O. A co to jest? O nie, dobra, no już niby stoi na boczku, to wiesz. Za to nie ma bana. Kania is very cool, yes. To nie jest przypadkiem to miejsce, gdzie ty miałeś wypadek? No. No to jest to, on ci tutaj wyjechał. Wyjechał, o tam gdzie jesteś. No. No ile ty ciśniesz? 120. Teraz trochę mniej.
Wolę by mnie wybiło, chłopie. Tam bez Bez świateł jest. świateł. Ale jest druga w nocy, będzie bań. Tak? No zajazdę bez światła przecież. Da myślisz, że dlaczego admini tak spamią? My nie zwalniaj. 120 to 120. Teraz jak poszedł debil, no. No bo ładna prosta jest, a nic się nie dzieje. Nie I mam grzeczniej do komisarza. Dwie stówy. Nie, ty no i jesteś co? posterunkowy, sam się No dobra. sterujesz. Ja jestem komisarz, gościu. Komisarz Alex Jogi. Jedziesz tam, czy co zmieniasz tam? Dawaj nagramy jakiś challenge niedługo. Challenge, kondom challenge. No właśnie. Dawaj, yeah. Gdybyś chcecie się nadciągnął tego kombona, kondoma na łeb, to by się udusił, kurwa. Chcecie kondom challenge? I nosem dmuchasz, gościu. Kozdom challenge. Może od razu bobek challenge. Kondom. Kondom challenge. Ale bez challenge'a. O, coś mi do oka wpadło, czekaj, zamykam jedno oko. Ej, mogliśmy zatankować w sumie. Ja tam mam pół baku w sumie. No ja też mam jedną trzecią. O, to się jedzie. Światełka ma, wszystko ma, kulturka. Hej, wake up. Hej, hey, wake up. A weź graj polski tam język. Siema. Głupi felu. Aha. Ty sam możesz ustawić imbecylu. Jak? Normalnie, musisz poszukać w necie. Zapytaj chłopaków, wiesz, że tam na przykład ktoś tam ma babkę miał? Wiem, że Łukasz na pewno miał ten. Wiesz, który? No. No, Łukasz miał, że użytkownik dołączył do kanału. No, to dobre jest. Albo no. Użytkownik opuścił kanał. No. Gość. Przecież u nas w firmie też to ktoś ma. Kurde, szkoda, że już nie mam kontaktu z tą flagą, bo by mi nagrał głos do tego. Zostaw suba, jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw dzwoneczek. Ładnie, żeś to nagrał. Ja? No. Dzięki. Będę cię brał. Dobra, nie będę. Oho, wariat. Oho. Tam podbija. No, co ty nie powiesz? Ale jaja. Nic się nie dzieje, ty zjeżdżamy tutaj? No, kończymy. Pajrant? Jedne ręce. Tam na górze to już w ogóle nic się nie dzieje, bo to... Lambadziary, to wiesz. No w lewo miałeś jechać? Gdzie w lewo?
O, to pojechałem. Na miasto jedziemy normalnie, Na nawet miasto, stacja no. tutaj jest. No do tu i w lewo. No, to mówię. Od razu sobie zjedziemy no ten, na stację, bo tutaj jest jakaś fajna. Tej stacji to ja nie widziałem, ci powiem szczerze, to jest chyba ta taka skandynawowska. No nie, oczywiście. Ukraińska. Nie, kurwa ruska. Ustaniemy, będziemy łapać. No nie gadaj, że tankujesz. No co? Ładopa. A tu szybko się leje. Co jest? Wbiłem się w coś. To co? Ten debil mnie zablokował. Ona za szybko się nią manewruje. Dobra, ja sobie wysiądę z autka. Kulturalnie. A, ziomeczki. A poczekaj, ja muszę jeszcze wrócić i zgłosić. Czekaj, czekaj. Wóz A230, A240 zakończył patrol. Przyjęłam. Okej. Dobra. Nie, tego to ja do nich nie powiedziałem. Ziomeczki, że wam się podobało, kopnijcie łapkę w górę. Był z nami się Yogi z wozu A240 i Hitman z wozu A230. Mam nadzieję, że wam się podobało. Może chcecie więcej takich odcinków, powtarzam, łapeczka w górę. I zmień sobie balasie tą rejestrację. I wpadajcie do mnie na kanał, zagraj. Nie wpadajcie. Na razie, trzymajcie się, cześć.